wjeżdżasz do Wielkiej Brytanii z jakiegokolwiek kraju, nie musisz robić żadnych testów, ani nie musisz wypełniać żadnego lokalizatora pasażerów. Jedyne, co potrzebujesz do tego, aby wjechać do Wielkiej Brytanii od 18 marca 4 rano, to paszport i bilet na samolot. Tyle. Nic. No, witam Was, moi kochani. Dzień dobry, witam Państwa. Ja jestem Marcin, a Wy jesteście na kanale Bez ściemy. Na kanale, który jest prowadzony z UK. To są vlogi z UK, takie vlogi informacyjne, ale też takie po prostu obyczajowe. Są to vlogi też podróżnicze, ponieważ ja dużo podróżuję po świecie i są to vlogi informacyjne, takie ogólnoinformacyjne. Ja tutaj komentuję najważniejsze wydarzenia i sprawy, które wymagają po prostu komentarza, a dzieją się dookoła nas na całym świecie. Natomiast dzisiaj będzie szybki vlog dotyczący samego UK, a konkretnie informacji dotyczącej zniesienia restrykcji, podróżnych restrykcji covidowych do Wielkiej Brytanii. I jest to sensacyjna wiadomość, ponieważ Wielka Brytania jest pierwszą taką dużą gospodarką światową, która znosi wszystkie restrykcje podróżne do Wielkiej Brytanii, co jest moim zdaniem wspaniałą wiadomością dla podróżujących i dla po prostu obsługujących podróże, czyli linii lotniczych, hoteli, jakieś biura turystyczne i tak dalej. Moi drodzy, zanim powiem o tym zniesieniu tych restrykcji covidowych, to chciałem powiedzieć, że ja opieram się na stronach rządowych Zjednoczonego Królestwa, czyli na przykład www.gov.uk, i informacje, które tu podaję, są zgodne ze stanem na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 16, moi drodzy, 16 marca 2022 roku. Czyli wszystko to, o czym tutaj powiem, to jest zgodne ze stanem dzisiejszym, czyli zgodne z dniem 16 marca 2022 rok. I są to informacje, które zaczerpnąłem ze źródeł rządowych Wielkiej Brytanii. Wszystko, co tu powiem, nie jest zniechęcaniem do nieprzestrzegania zasad sanitarnych, wręcz przeciwnie. Ja chciałbym zaapelować, że należy przestrzegać wszystkie zasady sanitarne, ponieważ różne, że tak powiem, zagrożenia są dookoła nas, także należy przestrzegać zagrożenia sanitarne, myć ręce, zakrywać twarz, jeśli jest potrzeba, izolować się i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przechodzę już teraz do meritum sprawy. Moi drodzy, wszystkie ograniczenia podróży, ja się będę tutaj posiłkował notesem, bo sobie tutaj wypisałem wszystko, żeby Wam powiedzieć dokładnie. Wszystkie ograniczenia podróży związane z COVID-19 będą usunięte w Wielkiej Brytanii. Rząd Wielkiej Brytanii usunie pozostałe ograniczenia dotyczące podróży do Wielkiej Brytanii od godziny 4 rano w ten piątek, 18 marca, czyli od godziny 4 rano, piątek, 18 marca zostają zniesione wszelkie ograniczenia pandemiczne dotyczące podróży do Wielkiej Brytanii. Podkreślam, do Wielkiej Brytanii, bo każdy kraj ma tam swoje ograniczenia w mocy, więc jeżeli lecicie z Wielkiej Brytanii gdziekolwiek, to musicie się dowiedzieć, jakie ograniczenia, jakie restrykcje są w tym danym kraju. Czyli, moi drodzy, od 4 rano piątek, 18 marca, każdy, kto wjeżdża do Wielkiej Brytanii z jakiegokolwiek kraju, nie musi robić żadnych testów ani wypełniać lokalizatora pasażerów. Czyli wjeżdżasz do Wielkiej Brytanii z jakiegokolwiek kraju, nie musisz robić żadnych testów ani nie musisz wypełniać żadnego lokalizatora pasażerów. Jedyne, co potrzebujesz do tego, aby wjechać do Wielkiej Brytanii od 18 marca 4 rano, to paszport i bilet na samolot. Tyle, nic więcej. No chyba że potrzebujesz wizę też, w zależności jakie jest Twoje obywatelstwo i tak dalej. Natomiast jak jesteś, powiedzmy, Polakiem, to wjeżdżając do Wielkiej Brytanii potrzebujesz tylko bilet na samolot, bo bez biletu Cię raczej nikt nie wpuści do samolotu, i paszport, czyli tak jak było przed pandemią. Moi drodzy, No i Wielka Brytania jako jedna z pierwszych lub nawet pierwsza duża gospodarka światowa, tak jak wspomniałem, znosi te wszystkie ograniczenia dotyczące podróży międzynarodowych. No i tak jak mówiłem, jest to, myślę, dobra wiadomość dla rodaków, dla moich rodaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, bo jest u nas około 1 milion i wiem, że dużo z nas lubi podróżować, ale tak samo dla rodaków mieszkających poza Wielką Brytanią, którzy chcą odwiedzić tutaj swoich właśnie znajomych, swoje rodziny, to też jest dobra wiadomość, no bo możecie z Polski na przykład spokojnie teraz przylatywać do Wielkiej Brytanii, potrzebujecie tylko paszport i potrzebujecie tylko no, bilet, tak jak wspomniałem, moi drodzy. No w ogóle w Wielkiej Brytanii, to wszystko dotyczy wszystkich krajów Wielkiej Brytanii. To, co powiedziałem, czyli zniesienie tych ograniczeń podróżnych dotyczy zarówno Anglii, Szkocji, jak i Irlandii Północnej. Wszystkie właśnie te kraje znoszą te ograniczenia podróżne od 4 rano, od piątku 18 marca i to są tylko ograniczenia podróżne, bo ja tutaj nie mówię o ograniczeniach wewnętrznych, bo każdy z tych krajów ma różne ograniczenia wewnętrzne. Na przykład w Anglii praktycznie całkowicie zniesione są wszystkie ograniczenia dotyczące, wszystkie restrykcje, które po prostu były w trakcie trwającej pandemii przez ostatnie 2 lata, czyli w Anglii nie musisz zakrywać twarzy, maski nie są wymagane, nie są prawnie wymagane, oczywiście możesz założyć jak chcesz, ale prawo tego nie wymaga, nie musisz się izolować po pozytywnym teście, to tylko w Anglii. No oczywiście zdrowy rozsądek jest taki, że pasowałoby się izolować, tak? To jest zdrowy rozsądek. Natomiast prawnie nie jest wymagana izolacja, w Anglii prawnie nie jest wymagane testowanie się i prawnie nie jest wymagane noszenie maseczek. Natomiast w innych krajach, takich jak Szkocja, przykładowo noszenie maseczek nadal jest wymagane w transporcie publicznym, w sklepach, siłowniach, kinach czy teatrach. Zostało to przedłużone wstępnie do końca marca, natomiast na początku kwietnia rząd Szkocji będzie to oceniał, czy nadal będzie jeszcze przedłużony wymóg noszenia maseczek, czy zostanie to zniesione, to zadecyduje rząd Szkocji. Moi drodzy, jeśli chodzi o Irlandię Północną, to ja tutaj nie chcę w tym momencie, w tym odcinku mówić na temat wewnętrznych restrykcji w Wielkiej Brytanii w danych krajach. Ja tu chciałem, tak jak mówiłem, szybko powiedzieć Wam o zniesionych restrykcjach dla podróży międzynarodowych, ale tylko szybko wspomnę, bo jak już wspomniałem o Szkocji, o Anglii, tak mniej więcej, to w Irlandii Północnej prawny nakaz noszenia masek został zniesiony 28 lutego 2022 roku, natomiast pozostało nadal zalecenie noszenia masek. Obowiązek testowania się na COVID-19 również został jakby zniesiony, natomiast są pewne grupy, tak jakby i pewne sytuacje, gdzie musisz się nadal testować. To w Walii z kolei, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, wszystkie ograniczenia dotyczące podróży międzynarodowych również zostają tego 18 marca zniesione. I dodatkowo od 28 lutego w Walii osłony twarzy, no nakaz osłon twarzy, nakaz noszenia masek jest nadal w mocy w transporcie publicznym, w jakichś domach opieki, w kinach, w teatrach. Natomiast jeśli chodzi o Irlandię, to od 28 marca, jeśli ta sytuacja jakby pandemiczna pozostanie stabilna, no to w Walii od 28 marca zostaną zniesione również wszystkie wewnętrzne ograniczenia. Czyli jak na razie, tak podsumowując szybko, wszystkie restrykcje dotyczące podróży międzynarodowych do Wielkiej Brytanii we wszystkich zrzeszonych krajach zostają zniesione, czyli przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii, do jakiegokolwiek kraju i potrzebujesz tylko bilet i paszport. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzne restrykcje dotyczące koronawirusa, to moi drodzy, jeśli chodzi o te wewnętrzne restrykcje, to się różni No w poszczególnych krajach to się różni. W Anglii praktycznie nie ma żadnych restrykcji wewnętrznych, natomiast w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej są jeszcze jakieś restrykcje typu nakaz noszenia maseczek czy ewentualnie testowania się, ale nie o tym chciałem mówić w tym odcinku, ewentualnie nagram taki odcinek z aktualizacją, jak to wygląda, o tych wewnętrznych restrykcjach. Chciałem Was tylko poinformować, że możecie śmiało przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii i potrzebujecie tylko paszport i bilet, tak jak już wspomniałem. Dziękuję, ja jestem Marcin i chciałem powiedzieć, że wszystko, co Wam tutaj powiedziałem, jest zgodne ze stanem na 16 marca 2022 roku. Wszystko jest to podane przez stronę rządową Wielkiej Brytanii, a także poszczególnych krajów zrzeszonych, a także strony poszczególnych zrzeszonych krajów. I wszystko, co tutaj mówię, nie jest zniechęcaniem do przestrzegania zasad sanitarnych, wręcz przeciwnie. Ja osobiście uważam, że należy przestrzegać zasady sanitarne, a w tym filmie chciałem Wam tylko po prostu no, zrobić taką aktualizację, bo wiem, że jest dużo osób chętnych do tego, aby przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, bądź wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii na jakieś wakacje i wracać, więc myślę, że to jest dobra wiadomość. Dziękuję Wam serdecznie, ja jestem Marcin, Wy jesteście na kanale Bez ściemy, kanał vlog z UK, informacyjno-rozrywkowo-podróżniczy. Dziękuję, trzymajcie się, miłego dnia, hej!